Wtorek, 21 września, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czas na wymianę taboru. Zachęcam, abyśmy wszyscy zadbali o klimat, zadbali o otoczenie, abyśmy byli zielonym miastem. W Bałtowie oficjalnie i uroczyście otwarto środowiskowy dom samopomocy. Zapotrzebowanie, no nie czarujmy się, będzie coraz większe, dlatego że społeczeństwo nam się starzeje. Zwycięstwem zainaugurowali sezon szczypiorniści KSZO. Chłopaki w ataku świetnie sobie poradzili. Dziś w publicznej szkole podstawowej nr 10 prezydent Ostrowca wręczył stypendia semestralne. W kolejnych dniach stypendia będą wręczane w pozostałych szkołach prowadzonych przez gminę. Julia i Daniel, uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim w poprzednim roku szkolnym uzyskali najwyższą możliwą średnią ocen, czyli 6.0. Uczyliśmy się dużo. No, też dużo się uczyłem, powtarzałem. Przed testami się dużo uczyłem. Za bardzo dobre wyniki w nauce w poprzednim semestrze Julia i Daniel otrzymali stypendium w wysokości 200 zł. Stypendium jest przyznawane dla uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali minimum średnią ocen 5.2. W całym mieście takich stypendiów przyznamy 663 za kwotę ponad 132 tysiące złotych. To jest też kwota dedykowana dla wszystkich uczniów. Najwięcej stypendiów, bo aż 187, przyznano uczniom PSP nr 5. W PSP 10 stypendium otrzymało 43 uczniów. Jestem bardzo dumna ze swoich uczniów, tym bardziej, że poprzedni rok to był bardzo trudny, wyjątkowy rok, pandemiczny rok, kiedy dzieci tak naprawdę musiały wziąć gro odpowiedzialności za swoją wiedzę i umiejętności na siebie i na rodziców. Oczywiście wielki w tym udział mojej kadry pedagogicznej, świetnych nauczycieli, którzy też dołożyli wszelkich starań, żeby takie właśnie wyniki osiągnąć. W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano również stypendia w wysokości 10 tysięcy złotych. Otrzymało je 10 najlepszych uczniów szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestujemy w oświatę, to jest najlepsza inwestycja, inwestycja w naszych najmłodszych, bo kiedyś oni zastąpią nas i od tego, jak ich wykształcimy, jak przygotujemy do życia, będzie zależał nasz byt. Stąd bardzo ważne, abyśmy o to zadbali. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków odbyło się 14 września w Ostrowieckim Browarze Kultury. Dziś w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim otwarto oferty od firm, które przystąpiły do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów miasta. Wpłynęły dwie oferty. Pierwszą z nich złożył spółka Remondis oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 44 292 340 zł i 8 groszy, zaś drugą konsorcjum firmy w składzie. Lider, przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych FART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partner, przedsiębiorstwo usług komunalnych FARTBIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 44 320 95 zł i 97 groszy. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzała przeznaczyć kwotę w wysokości 40 031 000 zł. Teraz trwa analiza dokumentów według kryteriów. Cena za usługę, która będzie stanowić 60% oceny. 5% stanowić będzie ewentualne zadeklarowanie odbioru bezpośrednio z nieruchomości rozszerzonego katalogu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Kolejne 8% stanowić będzie deklaracja do mycia w zabudowie jednorodzinnej pojemników na niesegregowane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji. Następne 10% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a że wreszcie 17% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. W ubiegłym roku gmina Bałtów pozyskała 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na utworzenie SDS-u. W trudnym czasie pandemii przeprowadzono remont starego budynku i dziś w Wólce Bałtowskiej przecięto wstęgę.
Stara szkoła w Wólce Bałtowskiej została zamknięta decyzją z 2010 roku. Budynek skazany został na niszczenie, ale pomysłem samorządu dostał drugie życie. W tym budynku jest środowiskowy dom samopomocy. Funkcjonuje on już od roku czasu. Niestety wcześniejsze obostrzenia i sytuacja pandemiczna uniemożliwiły nam jego odbiór. Także w tym roku po roczku funkcjonowania odbieramy ten obiekt. 21 września 2021 roku przecięto uroczyście wstęgę, zapraszając do wyremontowanego wnętrza 20 podopiecznych i ich rodziny, 5 pracowników i zaproszonych gości. Mamy pracownię gospodarstwa domowego, czyli taką kulinarną, gdzie podopieczni wraz z instruktorem gotują różne potrawy, wydajemy obiad oczywiście. Kolejną pracownią jest pracownia przyrodniczo-informacyjna, czyli taka pracownia, gdzie mamy zwierzęta, opiekują się zwierzątkami, ciągle coś tam dokupujemy, bo chcą więcej. No i wiadomo, druga część, no to już typowo komputery i to też dla pewnej części, szczególnie tej młodszej, jest to duże zainteresowanie, bo nieraz w domu tego nie mają. W budynku jest też bardzo lubiana pracownia artystyczna, w której powstają małe arcydzieła. W takiej instytucji nie mogło zabraknąć sali rehabilitacyjnej wyposażonej w podstawowy sprzęt specjalistyczny. Wszystko możliwe było do zrealizowania dzięki otrzymanej w ubiegłym roku dotacji. 444 tysiące to była ogólna kwota, 300 tysięcy było na przygotowanie tego budynku, z tej kwoty 100 tysięcy to było remont, a 200 tysięcy na wyposażenie, 144 tysiące pozostałe to było na bieżącą działalność środowiskowego domu samopomocy. Wystarczyło to na utworzenie w tym miejscu tego ośrodka i na jego funkcjonowanie od miesiąca listopada do grudnia 2020 roku. Zapotrzebowanie na działalność SDS było, tym bardziej, że to jedyna taka placówka na terenie gminy Bałtów. Jest rozmowa prowadzona, żeby to rozbudować, bo zapotrzebowanie, no nie czarujmy się, będzie coraz większe, dlatego że społeczeństwo nam się starzeje. Już dziś chętnych jest więcej niż miejsc w SDS-ie. W czasie uroczystego otwarcia padały słowa gratulacji i podziękowań przede wszystkim dla pracowników. Są tutaj osoby, które zajmują się terapią, różnego rodzaju zajęciami. Ważna chwila, jeszcze raz chciałem pogratulować władzom Bałtowa, społeczności Wólki Bałtowskiej i wyrazić zadowolenie, że my jako parlamentarzyści możemy wspierać tego typu inicjatywy, bo ta współpraca władz samorządowych i przedstawicieli parlamentu jest tutaj bardzo ważna. Środki finansowe na utrzymanie takich domów środowiskowych, domów samopomocy za rządów Prawa i Sprawiedliwości znacznie zwiększyły się, a więc to rządowe zadanie skierowane do samorządów może być realizowane właściwie bez wsparcia już wielkiego samorządu, tylko przy tych środkach rządowych. Nieużyteczny budynek po szkole został zagospodarowany. Pomoc uzyskały rodziny osób niepełnosprawnych. Zatem upieczono dwie pieczenie przy jednym ogniu, mówił podczas otwarcia wojewoda świętokrzyski. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj razem z władzami gminy, z miejscowymi obywatelami, bo to świadczy o jednym. Państwo na wielu poziomach ingeruje w nasze życie społeczne, ale tutaj ingeruje w sposób bardzo czytelny, w sposób bardzo prosty, bo daje pieniądze na stworzenie miejsc, gdzie te osoby, które mają pewne dysfunkcje w takim bezpośrednim funkcjonowaniu w społeczeństwie, mogą wyrównać to, mogą te dysfunkcje wyrównywać, no, mogą się integrować, a przede wszystkim dobrze czuć, dobrze rozwijać i gratuluję wszystkim tego pomysłu, żeby tu lokować ten ośrodek, gratuluję uczestnikom, że mogą korzystać z tak fajnego miejsca, jakim jest tutaj ośrodek w Wólce Bałtowskiej. W tym miejscu ma również powstać świetlica wiejska. Obecnie w ostatnich dniach gospodynie z miejscowości tutaj, z tej części północnej gminy, czyli Wólka Bałtowska, Wólka Trzemecka, Kolonia Wólka Bałtowska integrują się, zakładają koło gospodyń wiejskich i w najbliższym czasie również tutaj w części tej budynku będzie świetlica wiejska z siedzibą tego koła gospodyń wiejskich z terenu tej części gminy. Pieniądze na utworzenie świetlicy wiejskiej wygospodaruje samorząd z budżetu własnego gminy, ale niewykluczone, że również sięgnie po dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, podczas którego szczególna uwaga zwracana jest na ekologię.
Jak co roku w dniach 16-22 września odbywa się kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, której celem jest zachęcenie mieszkańców miast do korzystania z ekologicznych środków transportu, takich jak elektryczne autobusy. Cel wpisuje się w działania gminy Ostrowiec, która realizuje projekt Ekologiczny Transport Miejski. Zdecydowaliśmy się zrealizować największy projekt inwestycyjny w naszym mieście w tych ostatnich czasach. Projekt rozłożony na kilka elementów. Głównym elementem jest budowa nowej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji przy Celcie Huta Ostrowiec przy ulicy Samsonowicza. Kolejnym elementem jest wymiana autobusu, wymiana taboru. To jest tabor ekologiczny, to jest tabor hybrydowy, najnowocześniejsze technologie, elektryczne autobusy i samochody diesle spełniające najwyższe kryteria Euro 6 spalin. Takich autobusów chcemy kupić w kilku podejściach, 6, które w tej chwili wybraliśmy, 9, które jest za chwilę i 12, które w kolejnym przetargu powinny być ogłoszone. Prezydent podkreśla, że odwrotu od takich działań nie ma. Unia Europejska mocno stawia na ekologię, a to przecież ma duże znaczenie dla zdrowia i życia. Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej z czytelnikami spotkał się popularny autor kryminałów Jędrzej Pasierski. W poniedziałkowe popołudnie po blisko półtorarocznej przerwie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie autorskie, którego bohaterem był pisarz Jędrzej Pasierski. Jest stosunkowo młodym człowiekiem, stosunkowo młodym pisarzem, bo to jest rocznik 84, jednak bardzo takim poczytnym. Jest autorem wielu znanych powieści sensacyjnych, które rzeczywiście cieszą się wzięciem, bo widać też po naszych wypożyczeniach, że one jednak są czytane, utytułowane, dlatego że w tych minionych latach, w roku 2019 i 2020 otrzymywał nagrody. Jędrzejowi Pasierskiemu największą popularność przyniósł cykl powieści kryminalnych O komisarz Minie Warwiłow. Wtedy, kiedy postanowiłem, że była policjantką, no to gdzieś tam dokładałem kolejne jakieś takie fragmenty życiorysu. Chciałem, żeby była ciekawa, być może stąd to rosyjskie pochodzenie, zresztą kultura rosyjska jest mi gdzieś tam bliska od dawna. Ale no tak jakby kilka rzeczy miałem od razu, to że tam w domu bez klamek była w ciąży, to wiedziałem dosyć szybko, że miała przemocowego ojca, to też wiedziałem dosyć szybko, a kilka innych elementów z czasem powstawało. Na cykl O komisarz Ninie Warwiłow składają się 4 powieści: Dom bez klamek, Roztopy, Czerwony świt i Kłamczuch. Ostatnia z wymienionych swoją premierę miała na początku 2021 roku. Zwykle najpierw to są takie prace koncepcyjne, różne pomysły rozważam w głowie, potem zaczynam zapisywać na jakiś taki plan fabularny i dopiero potem zaczynam pisać, więc tak z grubsza by wyglądał ten proces twórczy nad Kłamczuchem. Natomiast też koncepcyjnie ta książka miała być pewnego rodzaju takim trochę rozwinięciem właśnie myśli na temat nie tylko tej intrygi kryminalnej, ale też myśli na temat Beski Duńskiego, którą gdzieś tam rozpocząłem Roztopami i kontynuowałem właśnie w Kłamczuchu. Jędrzej Pasierski jest zatem kolejnym po m.in. Katarzynie Bondzie, Wojciechu Chmielarzu, Oldze Tokarczuk, znanym pisarzem, który miał swoje spotkanie autorskie w ostrowieckiej MBP. To jest, myślę, bardzo fajna tradycja Miejskiej Biblioteki Publicznej, która tak naprawdę od bardzo wielu lat organizowała spotkania autorskie z bardzo różnymi ludźmi, z bardzo znanymi, mniej znanymi i dopiero tak naprawdę raczkującymi na tej scenie. Zawsze się cieszyło to pewnego rodzaju wzięciem i uznaniem. Oczywiście wszystko zależało od nazwiska, od sytuacji, od danej sytuacji w danym momencie. Natomiast można powiedzieć, że w Ostrowcu wszyscy wielcy już tak naprawdę byli. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim oprócz swojej statutowej działalności stara się integrować czytelników. Stąd w ofercie instytucji wiele zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. Slam poetycko-prozatorski dla początkujących literatów. Spektakle teatralne i akcje propagujące czytelnictwo. Zwycięstwem nad drużyną z Kielc szczypiorniści KSZO zainaugurowali sezon pierwszej ligi.
szczypiorniści Krzostrowiec Świętokrzyski nie mogli lepiej rozpocząć pierwszoligowych zmagań w sezonie 2021-2022. W sobotę podopieczni Tomasza Radowieckiego we własnej hali nie dali żadnych szans zespołowi AZS UJK Kielce, wygrywając 28-17. Ciężko pracujemy na treningach, żeby później grać takie mecze, które cieszą oko kibiców. Chłopaki zostawili bardzo dużo zdrowia na boisku. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki był mimo wyniku. Wiedzieliśmy, że drużyna UJK bazuje na współpracy z pierwszą linią, w sensie z obrotowymi. I kluczem do takiego wyniku na pewno była gra w defensywie, gdzie była współpraca, pomoc, zamykanie otwartych przestrzeni. Ten mecz na pewno daje nam bardzo duże pole do analizy, co należy poprawić, bo tych elementów do poprawy jest sporo. Zmierzyliśmy się z mocną drużyną, która myślę, że w tej lidze jeszcze niejedną drużynę pokona. Gospodarze od początku spotkania kontrolowali wydarzenia na parkiecie w ostrowieckiej hali. Szybko wypracowali sobie kilkubramkową przewagę i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 17-9. Po zmianie stron zawodnicy KSZO pozbawili swoich rywali wszelkich złudzeń, gdy w kwadrans rzucili 8 goli i stracili zaledwie jedno. Tak naprawdę tylko pierwsze 5 minut wyglądało to obiecująco, później gdzieś zupełnie straciliśmy pomysł, no może nie pomysł, ale nie realizowaliśmy właśnie tych założeń, które dostaliśmy od sztabu i niestety mecz potoczył się nie po naszej myśli. Powiedzieliśmy sobie też, że kluczem jest obrona, co jest prawdą i wydaje mi się, że chłopaki naprawdę świetnie zagrali mecz w obronie. Ciężko było się drużynie UJK przebić przez naszą obronę, świetnie funkcjonowała, koledzy sobie pomagali, a bramka też odbijała, co daje większy luz w ataku. Z ostrowiecką publicznością znakomicie przywitał się Sebastian Iskra, który zdobył 8 bramek, najwięcej w całym meczu. 6 dołożył Damian Falasa, a po 3 Maciej Jerzyna, Wiktor Jędrzejewski oraz Jakub Ćwięka, który jeszcze w pierwszej połowie obejrzał czerwoną kartkę. Wśród Kielczan najskuteczniejsi byli Mateusz Busiak i Jakub Bulski, którzy rzucili odpowiednio 6 i 5 goli. Chłopaki w ataku świetnie sobie poradzili, czy to z wysoką obroną, czy z płaską. Nie mieliśmy problemu z ułożeniem gry. Przede wszystkim nie gotowaliśmy się, wszystko było przemyślane. Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że to będzie mecz pod nasze dyktando i wydaje mi się, że tak było. O kolejne zwycięstwo szczypiorniści KSZO powalczą 25 września w Sandomierzu, gdzie zmierzą się z miejscową Wisłą. Dziś w Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki ruszyła zbiórka odpadów bio z naszych domów. Odpady takie jak trawa, liście i drobne gałęzie, resztki żywności bez kości i mięsa, obierki i pozostałości z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, wyrzuć luzem do brązowego pojemnika lub worka. Z zebranych bioodpadów powstanie kompost, który można wykorzystać w ogrodzie. Więcej informacji o prawidłowej segregacji na www.mzgok.com. Expo Zdrowie. Nie bój się chorób i wirusów. Oferujemy za darmo zestaw badań oraz konsultację lekarską, degustację potraw wegetariańskich, a o godzinie 13.15 wykład o uzdrawiającym wpływie przebaczenia i inne atrakcje. Zapraszamy do amfiteatru 26 września 2021 roku od godziny 11 do 15. Wstęp wolny. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pogoda dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 8 stopni Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale. Jutro 12 stopni Celsjusza, wiatr 25 km na godzinę, ciśnienie 1024 hektopaskale, możliwe opady deszczu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.